Zaczynamy dzisiaj od prezentacji multimedialnej, takiego mini wykładu. Na tym spotkaniu chcę najpierw przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza zjawisko graffiti street artu, opowiedzieć o tej sztuce, o tym całym zjawisku, przybliżyć artystów z Polski i świata oraz chcę zaprezentować swoją twórczość, przybliżyć. Następnie później będziemy rysować, projektować, będzie taka burza mózgów. Liczę na to, że uczestnicy zaproponują jakieś ciekawe pomysły. Czy ktoś z Was przygotował wcześniej albo ma jakiś pomysł w ogóle, co chcielibyście stworzyć? Nie przejmujcie się tym, że nie potraficie na przykład namalować konia albo kwiatka. Jeśli mi powiecie, że to jest kwiatek, ja Wam będę po prostu w to uwierzę i zrobimy to razem, ja Wam pomogę to namalować. Następnie środa, czwartek będziemy przygotowywać się do stworzenia muralu, bo efektem naszej pracy będzie właśnie mural, który stworzymy tutaj przy MOK-u. I ostatni dzień to już będzie praca przy muralu. Założenie jest takie, żeby uczestnicy od początku do końca stworzyli ten obraz, ten duży obraz. Ja im mam tylko pomóc, przybliżyć, w jaki sposób użyć pewnych narzędzi i jak to skomponować, żeby to miało jakiś tam ogólny sens. Moim ulubionym sposobem na wyrażanie siebie jest serial na węgierskiej, który tworzę pod wiaduktem na ulicy Węgierskiej. Też będę trochę opowiadał o tym, a można zobaczyć go po prostu na węgierskiej, przejeżdżając praktycznie codziennie, bo tam co jakiś czas zmienia się mój obraz, mój odcinek.